Hej, cześć, siemano, ja jestem Admiros i witam was w kolejnym odcinku z gry Red Faction Guerrilla. Okej, zobaczmy sobie misję. Tak, ostatnio udało mi się odblokować główny wątek i dzisiaj się tym zajmiemy. To już będzie ostatnia misja na mapce IOS i przejmiemy tą mapkę, znaczy te terytorium, bo to jest cała mapa, już przejęliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to będzie szóste teraz. I nie wiem, co tutaj będzie, czy będzie jeszcze tutaj kawałek, czy od razu przeniesiemy się w góry. To się jeszcze wszystko okaże, ale tymczasem zajmijmy się głównym wątkiem, który jest tutaj. Bardzo bliziutko. Red Faction has liberated Parker, Dust and Oasis. Now we're on the verge of driving our enemy off the surface of Mars. We have the Nanoforge, and soon we'll have EOS. The Earth Defense Council will then have to make a choice. Accept peace on our terms, or continue a war too costly to fight. We're launching a massive coordinated strike on positions in the EOS sector. Mason, you'll be heading up the assault on the EDF Central Command. Meet up with your squad and await further orders. Okej. Czyli mam dołączyć do składu i czekać na rozkazy. Spoko, prościzna. Oby ten skład nie był... Mason, check your map. We have a squad at this location. Drive there and pick them up. To jest. Trzeba zabrać. Oczywiście, że wygramy, kurde. Co to jest Hydra? Tak, Dan to jest brat Masona. Który zginął na samym początku gry. No i niestety teraz się mścimy, tak? Za to, co zrobili. W sumie nie robią nic dobrego, więc tutaj można jednak ich... Przydałoby się ich wypędzić z tego Marsa. Wyplenić. Dobra, wiecie co, sobie ściszę jeszcze w słuchawkach. O, było troszkę za głośno i nie słyszałem, co ja mówię tak naprawdę. Nope, 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 dobra. Chyba nie da się przewrócić. Jaki zbiornik paliwa? Co oni gadają? A, ktoś inny ma zniszczyć. Dobra, spoko. Myślałem, że ja już muszę coś tam niszczyć. O, ale ja jeżdżę. Kurde, paskudnie. Daleko tu jeszcze jest? Ooo! Chyba sobie żartujecie. Mam przejechać taki ogromny kawał? No cóż, główna misja naprawdę. Jak tak możesz mi to robić? Sobie posłuchamy trochę radia. Jak partyzanci przejmują kontrolę. Czemu moja drużyna musi być tak daleko? No, w sumie jest też dobra okazja, żeby sobie pozwiedzać Marsa. Wow, 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 wow. Żeby zobaczyć, co tutaj mamy pięknego. O, 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 tutaj wolno. Trochę na skróty. Sobie pojechałem. Wow. Wóz mi się rozwali, zanim tam dojadę. Okej, chętnie bym to zniszczył, ale sobie odpuszczę teraz. Bo i tak to nic mi nie da, że zniszczy te materiały propagandowe. W sumie da trochę kontroli. Jak to się na tym mówiło? Zawsze zapominam. Gdzieś tutaj to było. No właśnie, to po lewej stronie i po prawej w sumie. Nie pamiętam, dawno nie grałem, więc musicie mi wybaczyć. No, sobie postrzelam. No, już jestem w Dust, to już jestem niedaleko. Teraz muszę zabrać tych partyzantów i pewnie ich przewieźć. A jak misja się nie uda, to będę musiał jeszcze raz jechać. Chyba. To już nie będzie takie fajne.
co ja zrobiłem? Rozwaliłem most. No tak, tutaj wszystko można niszczyć. Pokrycie na murze potrzebne jest. O, come on. Daleko jeszcze? Zobaczmy mapę. O, bliziutko, dobrze. Tuż za zakrętem. Ale współpracują przez radio. Pięknie. Niczym kierowcy przez CV. Okej, wy się tu nie zmieścicie. To pierwsze primo. Ja bym sobie wolał jetpackiem polatać. No ale cóż. Dobra, wsiadać. Dokąd mam ich zawieść? Cel ukończony. Got the squad. All present and accounted for. Then proceed to the rally point. When everyone is in position, we'll launch the assault. Daleko. Szturm tutaj? Okej, nie wiem czemu mam tam jechać, ale spoko. Nie chciałbym tej misji sfejlować. Może się uda za pierwszym razem, będę się starał. Drugi raz tutaj jechać, no to nie bardzo. Auć, auć. A, mamy jednak coś. Do strzelania. Wow. Do bazy musimy wrócić. A, patrzcie, coś się niespodziewanego wydarzyło. O, widzę, że to się rozkręca wszystko. Teraz nam bazę atakują, tak? No, nie za ciekawie, muszę przyznać. Wow, 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 aż tak daleko? Nie wiem, czy ja zdążę w 2 minuty i 35 sekund. Nie no, musi się udać. Come on, dawać, dawać. Dobra, tutaj troszkę na skróty przez pole. Tutaj bez hamowania. A, pięknie idzie. Pięknie, pięknie. Dobra, i tutaj na wprost mniej więcej tak. Wow, lepiej nie będę ryzykował. Tutaj ostrożniej. Gdzie jest ta baza cholerna? O, jak daleko. O, już tam lecą, z tego co widzę. Jak oni mogli, jak oni w ogóle śmią zaatakować bazę? O nie. O nie. Mason, are you there? I'm here, Sam. Where are you? Check your map. I'm transmitting the coordinates. Got it. On my way. Znajdź Sam. Be careful. The EDF are everywhere. Okej. Ona jest tam. Ja tam sobie pojadę. Aha, o ile mnie nie rozwalą wcześniej. Chyba tu jestem najbezpieczniejszy. Cel ukończono. Mason! Sam, are you okay? I'm fine. The commander's dead. We need to secure the area. Stay low till it's clear. Like hell I will. Bring the supply truck down! Czy mam ich wszystkich teraz załatwić? Ej, no co jest? Tak, mam ich wszystkich po prostu teraz rozpierdzielić. Nie powinno być aż tak ciężko. Ach, snajper.
Gdzie się ukrywasz, tu się ukrywasz. Nogi. O kurde, z tyłu nadchodzę. Mam jakieś granaty czy coś? Nie mam, kurde. Troszkę ich z młota walnę. A, szturm to jest... O, nie. Fuck! Kurde! Ale oberwałem. O nie. Jeżeli teraz mam od nowa jechać, to... Od nowa jechać, to ja nie wiem, co to będzie. No, na szczęście nie tak daleko. Przynajmniej nie muszę po nich jechać. Nie tak daleko w sumie. No, nie tak daleko. Powinienem mieć inne bronie w ogóle. Co jest, mam mniej czasu? Minutę 30 tylko? Dziwne rzeczy się dzieją. Wow! What the fuck? Jak to się w ogóle stało? Okej. Tak, tu jest chyba jakaś zmniejszona grawitacja. Jedziemy. No, jestem na miejscu. Nathan, are you there? I'm here, Sam. Where are you? Check your map. I'm transmitting the coordinates. Tędy pojechałem. Tędy. Tu się zablokowałem też ostatnim razem. Tędy. Tu ich rozpierdzielimy. Odłączono od usługi live. Wow, czemu? Mam nadzieję, że to nie wpłynie na moją rozgrywkę. Troszkę głupio, ale... Gdzie ona jest w ogóle? Gdzieś się pochowała tutaj. Nie tutaj. Dobra, wysiadać. Dalej mam ją szukać. Spok. Jeden rozwalony. Tutaj jest. Mam cię. Mason. Sam, are you okay? I'm fine, but the commander's dead. We need to secure the area. Stay low till it's clear. Ostro napierdzielać. O nie, ciężkie uzbrojenie mają. Co, za tarczą się chowacie, tak? Nie ma takiego chowania się za tarczą. Dobra. Potrzebuję czegoś cięższego. Ładunki zdalne? Nie. Pistolet. Wyrzutnia rakiet. To leci pod czwóreczkę. Co my tu mamy jeszcze? Nanokarabin. Kurde, to miało być pod trójkę. Dobra. Ochroniarz. Nie, to jest ta lipna broń. Pod dwójkę. Karabin szturmowy gdzie jest? Tu jest. Pod trójeczkę. I zobaczymy, kto jest taki twardy. No chodźcie. Wszyscy. Czekam.
Oż wy! Dezintegracja! Dobra. Nie wygląda to najlepiej. Czy to w ogóle jest możliwe, żeby ich wszystkich pokonać? Zabawnie, jeszcze mi szturm został tylko. Jeszcze nadchodzą, patrzcie, jeszcze. Myślałem, że to już będzie koniec. O-o. Dawaj. Żyćko, regeneruj się, szybciej. Jaki jest w ogóle cel tej misji? Bo coś mi się wydaje, że oni będą w nieskończoność wychodzić. Marne moje nadzieje, żeby to się kiedyś skończyło. Chociaż może. Może już? Wow. Udało się. Ale mamy niestety straty ogromne. What do we do now? I don't know. Just give me a second to think. Everyone's dead. The commander's dead. We need a plan. Okay. We find the survivors and regroup. We still have the rifle and the nanoforge. You're right. That's it. Well, come on, Sam. That gun can't blow an EDF dreadnought from orbit. No. But the forge is modular. The rifle barely taps its potential. If I had a mass driver, we need to see the Marauders. The Marauders. Should I check you for head wounds? Look, the Hydra is coming. This rebellion is over unless the Marauders can help us. The Marauders are a pack of wild dogs. Mason, I'm one of them. What? I'm a Marauder. Now, you'll have to get through the irradiated zone. We can build shielding for your vehicle out of scrap. So you'd better start looking for salvage. Hold on. How could you be a Marauder? You'll just have to trust me. And I can't do this alone. We need salvage. Fine. I just hope you know what the hell you're doing, Sam. Jej, i znów będziemy zbierać złom. Rewelacja. Nowa odblokowuje. Nowa odblokowuje. Nie wiem, co to znaczy. A! Osłona przed radiacją. Odblokowane. Udaj się z to ulepszeń, aby nabyć odblokowanie ulepszeń. Tak, ale oczywiście to będzie kosztowało mnie sporo złomu. Znając życie. Gdzie jest najbliższy stół? Tu pewnie. Dobra, to się teleportuje. I zobaczymy, ile to kosztuje. Yeah, jetpack. Okej. Ty. Nano ulepszenie. A jest, osłona przed radiacją. O, 150 tylko kosztuje. No problem. Now you can cross the irradiated field with no problems.
coś tu mamy jeszcze. Raczej tego nie używam. Raczej używam czegoś bardziej porządnego, czyli szturm. To jest to, co lubię. O, ale wolny pojazd. Gdyby to był jakiś szybszy, taki jak ten. Zajebiście. I gdzie teraz? Tutaj do misji. No, raczej nie będę miał... nie będę miał prostej drogi z tego, co widzę. Dobra, damy sobie jakoś radę. Właśnie, ciekawe, czy przejęliśmy te terytorium. Udało się? Chyba nie. Tego IOS nie przejęliśmy jeszcze. Jeszcze. Damy radę. Dobra. Oj, o, o kurde, prawie. Mi się wywrócił, to by było. Tutaj jakieś pojazdy jeżdżą, one w ogóle są słabe. Nawet nie wsiadam do takich. Ale daleka trasa. Ale trzeba jechać, nie ma wyjścia niestety. Ho, ho, ho. Jakbym pojechał przez środek... Aha, nie da się, bo są góry. To w sumie stąd będzie i tak bliżej. No, o wiele bliżej. To ja się tu teleportuję i tyle. Będzie o wiele szybciej i o wiele bliżej i łatwiej. Tak więc, teleportation. O, i chyba mam nawet dość szybki wóz. No, to już jest szybkość. Tylko jeszcze teraz sobie zaznaczę ładnie. Ładnie, pięknie. No, teraz będzie bliżej. No po co tracić tyle czasu na jeżdżenie? Można szybciej to wszystko zrobić. Trochę na skróty. O, słońce wyszło. Jak pięknie. I czerwono się zrobiło. Tak więc nasza piękna koleżaneczka jest marauderem. Ciekawe, przecież to są barbarzyńcy. Dzikusy jakieś, a ona jednak też jednym z nich jest. Tylko kto to jest? Czyżby jacyś inni ludzie na Marsie żyli? Ciekawe, jak to się potoczy wszystko. Zresztą zaraz się przekonamy, jak do nich pojadę. Wow. Jakieś znaki. No, jeszcze trochę. No, radiacja. Na szczęście mam tarczę. No! Fuck! Ale żem wjechał. Nie mogę odpuścić, niestety. Pla. Ładnie. Dobra, już tych na górze nie będę zbierał. I tak w sumie za to nic już więcej chyba nie będę kupował. Bardziej ciekawi mnie główna misja.
Ej, ej, spokojnie, spokojnie. Ej, oni do mnie strzelają, what the fuck? Się im nic nie chce zrobić. No tak, w sumie oni wszystkich atakują. Wow. Na serio? Co ja widzę na radarze? To dookoła wszędzie ich bazy jakieś. W ogóle wszędzie oni są. Gdzie by nie spojrzeć. Tylko jak tam się dostać teraz? Da radę podjechać? Kurde, tym to wszędzie podjedzie. Tutaj też? No przecież. Ale stąd już chyba nie. Nie, nie, nie! Dobra, wysiadam stąd. Dalej sobie dolecę. I tyle. Tyle w temacie. I jedziemy z główną misją. Better be right about this. Trust me. Błąd w tłumaczeniu, powinna być miałaś rację. Żebyś miała rację. Mason, this is Vorsha, my sister. You have brought an outlander. He defiles this place. Well, I guess you got all the charm. You! Show us the forge! Not until we have a deal. With the forge, we can destroy the Hydra. A ship in orbit is too distant. Not if you bring the accelerator online. The shell would have the velocity to reach its target. It is not impossible. What? You marauders are rocket scientists now? You outlanders think us beneath you. And your mistake grants us power. Give us the forge! It stays with me. You get these freaks in control, or I start vaporizing. You failed to protect the forge. This man kept it safe. Sister, you forget who you are. He is not one of us. No, but he has fought for you. And if need be, he will die for you. Now, wait a minute. If he needs a free Mars. Free for everyone, Vorsha. There is no time to bargain. When you've readied the accelerator, we'll bring you the forge. Very well. But remember, this planet is rightfully ours. It will be returned to us. We don't pull this off, and all she'll be holding is a fistful of dust. Okej, tak więc planeta będzie zwrócona marauderom. Ciekawe. Dobra, czas na zapis. Wow, nie wczytuj, nie wczytuj. Się pomyliłem. Pyk. Ładnie zapisano. I w tym miejscu kończymy ten odcinek. A w następnym odcinku zajmę się, zobaczmy, co my tu mamy. Aha. Kolejne dwie misje w IOS i jeszcze do tego trzecia misja dochodzi. Tak więc w następnym odcinku się tym zajmę. Żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!